Witamy Państwa bardzo serdecznie. Rozpoczynamy Kulisy Manipulacji. Katarzyna Gujska i zregenerowany górskim powietrzem, wypoczęty w kwiecie sił. Redaktor Piotr Lisiewicz pojawia się z powrotem w Kulisach Manipulacji. Generał Mieczysław Gocuł, tak nazywa się gwiazda naszego dzisiejszego programu, szef sztabu generalnego, a więc taki odpowiednik Gierasimowa po stronie rosyjskiej, od 2013 roku do 2017 roku, kiedy zrezygnował z niego minister Antoni Macierewicz, generał Gocuł rządził polską armią. Dwa tygodnie temu cytowaliśmy polityków opozycji i ekspertów opozycji, którzy mówią, co stanie się z tymi złymi pisowskimi zakupami hajmarsów i innego uzbrojenia, kiedy opozycja dojdzie do władzy. Wiele kontraktów zostanie zerwanych, nieracjonalne zakupy się skończą. No i mamy kolejne argumenty w tej sprawie, z których generał Gocuł jest największym ekspertem. Zaraz go będziemy obficie cytować, a naszym gościem jest dzisiaj Iwo Bender. Dzień dobry. Kłaniam się nisko. No to zaczynamy od świeżutkiej, jak świeże bułeczki sprzed kilku dni, wypowiedzi generała Gocuła. Poprosimy o planszę. Dla portalu O2.pl mówi generał Gocuł tak. Tylko szaleniec może powiedzieć, że armia w czasie pokoju ma liczyć 300 tysięcy żołnierzy. To wszystko jest PR. Minister nie odrobił lekcji z podstaw ekonomii i za to wszystko, co dziś tak ochoczo kupuje, będą płacić nie nasze dzieci, ale nasze wnuki. Minister Błaszczak jeździ i rozdaje granty wyborcze, a jego ugrupowanie zachowuje się, jakby budowało kampanię wyborczą w oparciu o bezpieczeństwo kraju. No my postanowiliśmy się tylko cofnąć 8 miesięcy przed wybuchem wojny. Generał Gocuł o Władimirze Putinie i o tym, że obalenie Władimira Putina jest wielkim zagrożeniem dla Polski. Tak, tak, takie słowa naprawdę padły. Poprosimy o planszę kolejną, to zobaczymy, jak one dokładnie brzmiały. Apeluję, by powściągać się w opowieściach o czyhających na nas Rosjanach. Długoterminowo to nie Putin jest naszym zmartwieniem, ale to, co po nim nastąpi. Musimy mieć świadomość, że jeśli w Rosji dojdzie do jakiejś rewolucji, a z historii wiemy, że to możliwy scenariusz, będziemy mieć na granicach Polski realne zagrożenie militarne. Wypowiedź dla tygodnika Przegląd. I tak jeszcze, żebyśmy tą pierwszą część dyskusji mogli zacząć, jest 10 dni do wybuchu wojny. Tygodnik Wprost, generał Gocuł, gwiazda, no bo wiadomo, wyrzucony przez Macierewicza, mówi coś takiego i wszystko to właściwie pokazuje tytuł. Gocuł nie wierzy w wojnę. Generał Mieczysław Gocuł dla Wprost. Nie wierzę w wojnę. Szaleństwo 300-tysięcznej armii. Zakupy, cholerne zakupy, za które będą płacić nasze wnuki. Taką wizję planów złych pisowskich zakupów przedstawia generał Mieczysław Gocuł. Ja przepraszam, mam wrażenie, że można podsumować pana generała jednym zdaniem, że nie tylko bardzo inteligentny, ale również z dużą intuicją. Wizjoner. Wizjoner, tak, no wizjoner. Analityk. Słuchajcie, bo to nie są żarty. On występuje naprawdę w tych wszystkich, u tej pani dziennikarki blondynki z Super Expressu, która robi te wywiady z tymi starymi komuchami generałami. On tam występuje na Onecie, w TVN-ie. On wszędzie jest ekspertem, tak jak paru innych, tak jak Bogusław Pacek, który razem z nim tutaj w tych różnych materiałach występował. Ponieważ tych komuchów generałów nikt tak za bardzo nie kojarzy na masową skalę, oni gładko przeskoczyli do roli ekspertów recenzujących działania rządu. Występują i nie mają życiorysów.
Jedno słowo się ciśnie na usta w tym momencie, czyli dekomunizacja. Tak? Brak dekomunizacji powoduje to, że osoby, które są jakoś tam głęboko zakorzenione i mentalnie, i może na inne sposoby w systemie komunistycznym, w myśleniu bardzo ograniczonym przez zasady, jakie panowały w PRL-u, nadal mogą pełnić funkcje, a później spełnienia tych funkcji czerpać korzyści. Tak? Dotyczy to nie tylko armii. No. Natomiast to, że media pozwalają takim osobom występować, to świadczy o mediach. No, nie chodzi o cenzurę, chodzi o linię redakcyjną. Tak? Jeżeli toczy się wojna za naszą granicą, jeżeli mamy rzeczywiste zagrożenie, to promowanie osób, które wydają się tego nie rozumieć, jest zastanawiające. Tak? Dlaczego tak się dzieje? Czy to wynika z ignorancji dziennikarzy, którzy takich gości zapraszają, wiedząc, co będą do powiedzenia? Czy to wynika właśnie z linii redakcyjnej mediów, w których ci dziennikarze pracują? Tak? Ja oczywiście jeszcze raz podkreślam, nie mówmy o cenzurze. Każdy, kto ma nawet najdziwniejsze poglądy, ma prawo się wypowiadać i z pewnością pokażą się, na przykład jest takie pismo Przegląd chociażby, w którym pan generał udzielał wywiadu i tutaj akurat to nie dziwi. Natomiast w takich mediach o dużo, powiedzmy sobie, szerszym zasięgu, no to jest zastanawiające, bo dawanie trybuny dużej, szerokiej osobom jest po prostu z punktu widzenia polskiego interesu, polskiej racji stanu, no już musimy mówić o tak poważnymi słowami, musimy się posługiwać w tym momencie, no jest czymś niedobrym. Ale może warto też podsumować tą wypowiedź, a inaczej te wypowiedzi Gocuła, bo on mówi po pierwsze tak, no 300 tysięcy żołnierzy to jest jakiś absurd, no i oczywiście to jest za drogie, no bo my cały czas wiemy, to żeśmy słyszeli od przedstawicieli opozycji, że broń jest za droga, żołnierze są za drodzy, wszystko jest za drodze, najtaniej jest się poddać. To znaczy nie wiem dla kogo najtaniej, no ale chyba dla nich najtaniej jest się poddać. No więc nam generał wojska polskiego mówi, że my nie powinniśmy się w ogóle zbroić. Gdzie tam tą armię powiększać? Kto to słyszał w ogóle? Podstaw nie zna taki minister, co to armię, gdy wojna toczy się za granicą, a rakiety spadają dosłownie tuż przy polskiej granicy, nawet raz za polską granicą, to kto by się w ogóle zbroił? To mówi facet, który naprawdę kilkadziesiąt lat spędził w polskim wojsku. No on odpowiadał za nasze bezpieczeństwo. Znaczy całe szczęście, że jego już nie ma. No ale jak widać, cały czas chce być aktywny. Po drugie nam mówi, że dla nas największym zagrożeniem to jest, szanowni państwo, Rosja bez Putina. Znaczy Rosja bez ludobójcy zdaje się przerażać polskiego generała. Z ludobójcą, no to jest zupełnie inaczej, bo to jest człowiek, który co porządkuje może rzeczywistość, tak? No ale bez ludobójcy, no to nie wiadomo co. Pan generał mówi, że historia uczy, że tam rewolucje wybuchają. No uczy, panie generale, ale uczy też, że są tacy generałowie, którzy korzystają na tych rewolucjach. I później karierę robią. No więc musi się jakoś tutaj ten Gocuł zdecydować. No a poza wszystkim, no to jeżeli facet odpowiedzialny za dowodzenie polskim wojskiem na, uwaga, parę dni przed wybuchem wojny, on mówi, że on nie wierzy w tą wojnę. I on w ogóle, co to znaczy, że on nie wierzy? W Boga niech wierzy, a nie w wojnę niech wierzy, ale no nie wierzy w wojnę. No to znaczy, że my naprawdę mieliśmy poważny problem. I całe szczęście, że Gocuł już dzisiaj po tych redakcjach się szlaja, nie szlaja się po prostu po polskich jednostkach wojskowych, bo wtedy byłoby niebezpiecznie. No teraz jest tylko przykro. Iwo wspomniał o komunistycznej karierze generała Gocuła. Tak jest, 83 rok pojawia się w polskim wojsku, szkółka, później 87 rok, 9 pułk zmechanizowany, ten, który pacyfikował grudzień 70, ten, który brał udział
we wprowadzaniu stanu wojennego. Wtedy tam jeszcze Gocuła nie było. Kolejne mądrości najważniejszego eksperta tabloidów i innych mediów dzisiaj krytykującego zakupy broni amerykańskiej i koreańskiej przez PiS. Wcześniej krytykował zakup Bayraktarów. Tak, tak, Bayraktary to był bardzo zły pomysł. Poprosimy o planszę. 28 czerwca 2021, a więc znowu te 10 miesięcy przed wojną. Pytanie dziennikarza. Państwa bałtyckie nas potrzebują, więc może tam choćby i na wyrost. Cieszymy się wiarygodnością. Nie ma takiej opcji. Nawet Rumunia, mimo wielokrotnie udzielanego wsparcia, nie widzi w nas większego brata. My zaś zbliżamy się do Turków, pyta dziennikarz. Ostatnio kupiliśmy u nich bezpilotowce. Porażka. Zwrotem ku Turcji, która, przypomnę, jest w NATO na cenzurowanym. Rozdrażniliśmy Amerykanów. Drażnijmy ich, a okaże się, że poza Turcją jeszcze tylko Putin będzie mógł nam coś sprzedać, mówi generał Mieczysław Gocuł. Wypowiedział się jeszcze o wojskach obrony terytorialnej. Dzisiaj właściwie nikt nie krytykuje wojsk obrony terytorialnej po pandemii, po tym, jak terytorialne wojska ukraińskie wzorują się na polskich. Generał Gocuł był zupełnie innego zdania. Plansza kolejna. Mówił, że to marnotrawstwo. Dziennikarz pyta, wyprodukuje się karabinki dla WOT, jakoś to będzie. Kolejny przykład marnotrawstwa i gry na utratę sojuszniczej wiarygodności. Eksperyment pod tytułem Wojska Obrony Terytorialnej tylko do 2019 roku kosztował nas 8 miliardów złotych. Nie dziwią nawet doniesienia o rzekomych planach użycia WOT do tłumienia manifestacji strajku kobiet. Przekazanie grotów WOT to marnowanie pieniędzy. Po roku czy dwóch latach szkolenia ten sprzęt nie będzie się nadawał do użycia w czasie wojny. Armia nie potrzebuje WOT, mówił generał Mieczysław Gocuł. Minął rok, dwa lata, mamy pochwały karabinków Grot, tych, których nazwa upamiętnia generała Grota Proweckiego, komendanta Armii Krajowej. Ukraińcy wychwalają je, chociaż ten rok czy dwa lata, kiedy już miały być zdezelowane i do niczego się nie nadawały. No one na początku, ja przypomnę, bo o tym mówił też ten drugi taki światły wizjoner wojskowy Różański. On też się tak w armii Jaruzelskiego rozkochał jak Gocuł i wtedy właśnie na fali stanu wojennego postanowili się zaciągnąć, bo taka piękna to tradycja. No to przecież ten Różański mówił jeszcze, że tymi grotami to się pozabijają żołnierze. Znaczy nie, że będą wrogów zabijać, tylko że sami się pozabijają, bo to takie beznadziejne. To jeszcze też warto pamiętać. Tak, no była cała kampania medialna, która próbowała zdezawuować groty. No okazało się, że zostało to kompletnie inaczej zweryfikowane przez walczących na Ukrainie żołnierzy. Oraz, co ciekawe, przez kolekcjonerów broni w Stanach Zjednoczonych, którzy też jak mogą starają się te cywilne wersje eksportowe kupić. Jest to niezwykle popularna broń również w Stanach, a tam raczej na broni się znają. Natomiast to inaczej niż u nas w tym komuszym wojsku. No to jest szersza dyskusja na temat prawa dotyczącego dostępu do broni dla obywateli, ale to nie na ten problem. Wypowiedzi pana generała wyraźnie wskazują, że był on jakby takim niewolnikiem narracji polskiej opozycji, tak? Czyli że Wojska Obrony Terytorialnej mają służyć do tłumienia manifestacji opozycyjnych na przykład. No? I to zupełnie poważnie niektórzy mówili. Tak? Przypominam, że krytykowano również za rozrzutność rząd, kiedy zgłosił inicjatywę kupienia 250 Abramsów przed wojną i tak dalej, i tak dalej. I to pokazuje tę nieprawdopodobną krótkowzroczność. No jeszcze przypomnijmy, że czołgi nam miały być. W ogóle czołgi to już miał być w zasadzie pojazd muzealny. W tych nowoczesnych wojnach żadnych czołgów miało nie być. W ogóle niepotrzebne.
czyli jakie jest założenie? Założenie jest takie, że sojusznicy nas obronią, tak? Przypominam rok 1939. I myślenie sojusznicy nas. No to obrony. Wie pan, ale to jest już kontrowersyjna teza, bo ona jest taka dwuznaczna, bo z punktu widzenia tych czerwonych generałów, no to rzeczywiście sojusznicy bronili. No przecież weszła bratnia armia 17 września, no, żeby wyzwalać ludność i przywracać porządek. I to jest idealne wprowadzenie kolejnej wypowiedzi. Coś o tym. Kolejnej wypowiedzi. A kolejnych aktywności generała Gocuła, to zaraz Iwo, oddam ci głos. 2014 rok, generał Gocuł rządzi polskim wojskiem i u kogo się doradza, jakich ma ekspertów, którzy doradzają mu, jak to tutaj przed tymi ruskimi, jak rozumiem, chociaż ruskimi nie, no bo to dopiero jak obalą Putina będą groźni się bronić. Poprosimy o planszę kolejną. Gocuł się udał do klubu generałów tak zwanego. Czytamy o tym w Rzeczpospolitej z 22 kwietnia 2014, konsultacje z towarzyszami. Ten klub generałów do seniorów zalicza między innymi generała Teodora Kufla, byłego szefa wojskowej bezpieki, współodpowiedzialnego za nagonkę antysemicką w 1968 roku. Generał Baryła wziął też udział w styczniowym spotkaniu, podczas którego szef sztabu generalnego generał Mieczysław Gocuł przedstawił klubowi kierunki modernizacji sił zbrojnych. Na zdjęciach tam z kolejnego już spotkania można rozpoznać m.in. generała Edwarda Łańcuckiego, oskarżonego o sprawstwo kierownicze masakry na Wybrzeżu w 70 roku. Tak, to jest tak wprost, tak łopatologicznie. To są po prostu ci ludzie i ich kontynuacja i oni są dzisiaj przeciwni kupowaniu przez Polskę amerykańskiej, koreańskiej broni i rozbudowie armii. No a my się dziwimy, że on się boi, co to będzie z Rosją bez Putina, no. No to jak ma się, no przecież normalne, że się boi, bo ten Putin jest dla niego gwarancją stabilizacji, no przecież to jest ten układ, no. Te baryły, te kufle, to wszystko, no to przecież to jest po prostu wprost sowieciarze, no. To przypomina mi się tutaj taki kawał jeszcze z czasów stanu wojennego, że Wrona, Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, stworzyła specjalny komitet do walki z alkoholizmem w składzie generał Żyto, generał Baryła i generał Kufel. Średnio śmieszne, no ale tak to jakoś staraliśmy się wówczas pocieszyć. Natomiast jeszcze jeden aspekt tego wszystkiego, o którym warto powiedzieć, bo żyjemy w bardzo zglobalizowanym świecie i geopolityka ogólnoświatowa ma ogromny wpływ na to, co się dzieje. I wydaje się, że osoby typu generał Gocuł zupełnie nie dostrzegają tej bardzo ważnej zależności, którą wydaje się dostrzegać akurat obecny rząd w Polsce. To znaczy, w perspektywie kilku lat, nawet w perspektywie dwóch lat, jak twierdzi jeden z głównych dowódców lotnictwa amerykańskiego, istnieje poważne ryzyko wojny chińsko-amerykańskiej na Pacyfiku, tak? I teraz obecność amerykańska, która jest gwarantem pokoju w Europie i gwarantem bezpieczeństwa Polski, w takim przypadku musi ulec zmniejszeniu, tak? Po prostu to prosta arytmetyka. I wówczas co? No wówczas możemy liczyć na Niemcy, na Holandię? Nie, no musimy liczyć na siebie. W związku z tym Belgia jest. I Luksemburg. No, z Luksemburgiem, tak. Monako. No na pewno Francuzi też rzuciliby się nam na pomoc. No oni jak zwykle. Mają pewną tradycję, która zobowiązuje od Walezego. Natomiast po prostu, tak? Czyli jeżeli za parę lat nie będziemy mieli takiej siły odstraszającej, która spowoduje, że Putin, czy następca Putina, ten mityczny, po prostu nie będzie mu się kalkulować, no to będziemy mieli problem, jeżeli z Europy główne siły wycofają Amerykanie i skoncentrują je na Pacyfiku. Po prostu.
W związku z tym rzeczą racjonalną jest wydawanie pieniędzy i tworzenie 300-tysięcznej armii. To nie są faneberie, to nie są kampanie wyborcze, tu nie chodzi o pacyfikowanie strajku kobiet, tu chodzi o bezpieczeństwo nas wszystkich. No ale jemu ta pacyfikacja strajku to przyszła do głowy, dlatego że no, był w tej jednostce, która miała tradycję pacyfikowania ludzi, strajków, zabijania ludzi, więc no, to jakby dla niego w taki sposób naturalny przychodzi. Ale szanowni państwo, dwie sprawy, na które warto zwrócić uwagę. W nawiązaniu do tego, co przed chwilą powiedział Ivo Bender, no, jakby kompletnie nie rozpoznaje sytuacji na arenie międzynarodowej. No, nie rozpoznaje, bo widać, że zasięga języka u kufla, baryły, jednym słowem ludzi po prostu sowieckich. I to jeszcze naprawdę już, powiedzmy sobie szczerze, raczej schodzących niż wchodzących. I stąd jest ten problem. Ale w ogóle, szanowni państwo, zwróćcie uwagę, jaki to jest pomysł, żeby w 2014 roku szef polskiej armii konsultował modernizację polskiej armii z generałami, którzy tutaj byli zainstalowani przez obcą armię najeźdźcą, dokładnie tą, która dziś gwałci, morduje, pali, niszczy i bombarduje Ukrainę. No to jest naprawdę, znaczy to jest pomysł, bo to jest 2014 rok, to on już wiedział, była Gruzja, Ukraina, już się szykuje, wszystko. No, ale po prostu, a on idzie i z kim on to konsultuje? Nie z młodymi oficerami przeszkolonymi w różnych świetnych akademiach wojskowych na całym świecie. Nie, on idzie do tych starych, przepraszam, bardzo trepów komunistycznych, sowieciarzy obrzydliwych, którzy tutaj pilnowali ruskiego porządku, no przepraszam, za cieci ich tutaj Ruscy zamontowali, tylko im dali kałacha, a nie kij i miotłę, i on z nimi konsultuje. Znaczy, co to jest w ogóle za kretyński pomysł? No to chyba najlepiej to świadczy o tym Gocule. Nie tylko Gocuł, niestety nie tylko Gocuł. Gocuł oczywiście największa gwiazda, ale podobne opinie dotyczące tego zbrojenia się, nie ubrane w tą retorykę postkomunistyczną, pojawiają się Radio Tok FM. Mariusz Cielma z czasopisma Nowa Technika Wojskowa, brzmi nowocześnie, mówi coś takiego ostatnio. Były już państwa, które przesadziły ze zbrojeniami i przełożyło się na ich ogólną kondycję. Niestety uzbrojenie kosztuje, a w sytuacji, kiedy danego państwa nie stać na posiadanie wielkiego uzbrojenia, robi się pętla kredytowa. ZSRR nie wygrał wyścigu zbrojeń z Zachodem, co było jedną z przyczyn jego upadku i ogólnie pozycji finansowo-gospodarczej tego państwa. Tu też jest pytanie, w jakim stopniu te programy zbrojeniowe w tej skali są do realizacji. Mamy redaktorów, którzy często rozmawiają z tymi starymi komuchami czy ludźmi młodszymi z tego samego rozdania. No i nie stać nas. Pod naszą szerokością geograficzną nie stać nas. To o tym sądzicie? To nie stać nas przede wszystkim na utratę niepodległości. No to nas nie stać. To by Polskę dużo bardziej dotkliwie po kieszeni, nie tylko po kieszeni uderzyło. To jest argument całkowicie fałszywy. Oczywiście musimy mieć tyle uzbrojenia, ile jest potrzebne, a nawet trochę więcej, żeby odstraszyć. A to, że to kosztuje miliardy, no cóż, no kosztuje miliardy. No. Inaczej stracimy niepodległość. No więc można zawsze zadać pytanie, ile kosztuje Bucza, ile kosztuje Irpień. Jaka to jest suma? Na ile by taki, nie wiem, Gocuł łamany przez baryła, łamany przez kufel wycenił Buczę, Irpień i dziesiątki miejscowości na Ukrainie, gdzie dochodziło do po prostu masakrycznego ludobójstwa, terroru, tortur, gwałtów, pedofilii, no w ogóle wszystkiego, co z piekła rodem, więc szkoda, że ci te mądrale, jak to Gocuł mówi, którzy znają podstawy ekonomii, nie przeliczą, ile kosztuje Bucza, jedna Bucza. No ale może dla nich rzeczywiście
jeżeli tutaj ta edukacja od strony i ten support intelektualny od strony kufla i baryły się pojawia, no to może rzeczywiście życie ludzkie nie kosztuje dużo, bo w Rosji to ono chodzi nisko. Die Welt, jeszcze na koniec tylko Die Welt, które również, no to jest złożone, bo ono trochę zazdrości tej Polsce, że ona tak się zbroi, trochę opieprza własny rząd, że on się gorzej zbroi, ale znajduje tutaj powody, dlaczego to się dzieje. Filip Fritz pyta, jak to możliwe, że Polska, która ma o wiele mniejszą gospodarkę od Niemiec, zbroi się o wiele szybciej i odpowiada, że oprócz politycznej woli jest jeszcze wiele innych powodów. Ważnym powodem jest brak przejrzystości, pisze niemiecki dziennikarz. Powołuje się na eksperta think tanku Marka Świerczyńskiego, który wskazuje, że duża część wydatków na zbrojenia nie jest zawarta w budżecie Ministerstwa Obrony, są finansowane ze specjalnych środków pozabudżetowych i nie są transparentne. Ten ekspert z tego think tanku to jest z tygodnika Polityka, a wcześniej był z TVN-u. No i tak mu się wydaje, że źle, że ta Polska to mało transparentna jest i dlatego się za szybko zbroi. No tak, no ja akurat oglądałem taki reportaż Deutsche Welle opowiadający o tym, tłumaczący, dlaczego tak słabo idzie zbrojenie się Niemcom. No tak, nie było tam akurat wspomniane o tym, że odpowiadała za to niedawno, do niedawna jeszcze pani von der Leyen. Głównym powodem było właśnie to, że ten taki odpowiednik Urzędu Zamówień Publicznych niemieckich jest tak zbiurokratyzowany, że jeżeli się nawet podejmie decyzję, tak jak Niemcy ją podjęli na początku, o wielkim finansowaniu wydatków na zbrojenia, to po prostu tego się nie da przepchnąć przez biurokrację. Więc pytanie, które rozwiązanie w obliczu inwazji rosyjskiej jest lepsze. Chociaż przypadek Niemiec jest oczywiście szczególny i można też spokojnie, myślę, że bronić tezy, że może dobrze, że oni mają taki urząd. Niech tam im wszystko poblokuje, wręcz wewnętrzny sabotaż prowadzi, bo jakby się zaczęli szybko zbroić, to znaczy takie momenty już były w historii, one się dobrze nie kończyły. My się dzisiaj czepiliśmy Gocuła, bo to jest specyficzny dinozaur, ale zobaczcie, wygooglajcie, co mówi generał Mirosław Różański, główny ekspert od Hołowni, Tomasz Siemoniak, główny specjalista od Platformy, Marek Biernacki, główny specjalista PSL-u. Tak, cała ta... No i jeszcze Zemkę z Lewicy. Janusz Zemkę jest komuch stary, który mówi, po co nam tyle hajmarsów, to wielkie nieszczęście. Gocuł nie jest sam, Gocuł nigdy nie będzie sam, Gocuł zawsze będzie z totalną opozycją. Iwo Bender był dzisiaj naszym gościem. Bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękujemy też Państwu i gorąco zachęcamy. Proszę z Republiką oczywiście pozostać i do zobaczenia. Do zobaczenia. Panie.